Ciao! Czas na szybkie włoskie espresso. Dziś przyjrzymy się słówku passo, czyli krok. Gdy uczysz się włoskiego, te małe kroki, które stawiasz, mają ogromne znaczenie. Krok za krokiem to po włosku passo dopo passo. Spróbuj powtórzyć. Passo dopo passo. Te kroki nie muszą być wielkimi skokami. Nawet gdy są niewielkie, to stawiane regularnie przynoszą wspaniałe efekty. Chciałam Ci dać znać, że to już jest naprawdę ostatni moment, by dołączyć do mojego wideokursu Włoski Start w promocyjnej, najniższej cenie w tym roku. To Twój gotowy plan nauki, który pozwoli Ci stawiać te małe, ale tak ważne kroki w nauce i spełnić marzenie o tym, by mówić po włosku. Wejdź na stronę www.włoskistart.pl. Teraz jest idealny moment, by spełnić marzenie o włoskim. Link znajdziesz też w opisie tego odcinka. Dziękuję Ci za wspólną naukę. Alla prossima!